Wiemy, że wasza relacja była owiana, no już opisywana przez wszystkie media, nie ma co tutaj ukrywać. Jak dzisiaj wygląda ten kontakt i wasza relacja? Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a ze mną Kuba Błaszczykowski. Cześć Kuba. Witam. Jesteśmy na premierze filmu o tobie. Pierwsze pytanie, czy długo musieli cię namawiać, żebyś zekranizował swoją historię? Dostałem już to pytanie setki razy pewnie dzisiaj, bo jestem jedną z ostatnich. Ja myślę, że najlepszy w tym momencie do odpowiedzi by był Kacper albo Janek. No, zdaję sobie sprawę z tego, że nie byłem od początku dobrym rozmówcą, w sensie takim, że byłem nastawiony, że to zrobimy. Natomiast myślę, że to, co było ważne, to po prostu spojrzenie ich na film i moje jakieś tam postrzeganie ewentualnie, jakbym miał robić ten film, było podobne. I myślę, że to był taki główny czynnik, który mnie przekonał. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczymy ten film, ale mamy bardzo mało czasu, więc przejdę do kolejnego pytania i kolejnego wątku. Rok temu zakończyłeś swoją karierę piłkarską. Jak ci się teraz żyje? Czy to było dla ciebie trudne? Trochę prywaty, ale mój chłopak też jest piłkarzem po skończonej karierze i wiem, że dla niego to było bardzo trudne. Ja myślę, że dla każdego sportowca jest ciężko podjąć raz decyzję o zakończeniu, bo jednak całe swoje życie do tego momentu zakończenia kariery z reguły poświęcał jednemu. Chciał osiągać sukcesy, chciał się rozwijać, chciał spełniać marzenia i w pewnym momencie ten czas jest oczywiście, płynie nieubłaganie, w pewnym momencie trzeba właśnie podjąć tą decyzję i ja to też w sumie nazywam tak trochę, można powiedzieć, mocniej, że to jest taka pierwsza śmierć, bo w sumie przestajesz robić coś, co robiłeś całe życie i coś, co było całym twoim życiem i na pewno nie jest prosto się później w tym nowym życiu odnaleźć. Natomiast właśnie ten film pozwoli mi też trochę tak przejść płynnie do tego wszystkiego i jakby na dzień dzisiejszy jeszcze nie miałem się możliwości tak mocniej zastanowić. No i jest Wisła Kraków. Trzecie pytanie. Wiem, że w filmie pojawia się także Robert Lewandowski. Wiemy, że wasza relacja była owiana, no już opisywana przez wszystkie media, nie ma co tutaj ukrywać. Jak dzisiaj wygląda ten kontakt i wasza relacja? Ja myślę, że nasza relacja jest taka, jak była. Jakby tu nie ma, to co mówiliśmy wiele razy, nie ma wielkiej przyjaźni, nie dzwonimy do siebie, nie jeździmy, nie zapraszamy się na urodziny, ale też nie ma jakichś takich rzeczy i takich, co wyczytaliśmy nieraz w prasie. Myślę, że po prostu, no, jak się spotkamy gdzieś na ulicy, to się poznamy i jakby to nie jest nic, co by się zmieniło, ale myślę, że jest fajna kwestia poruszona w filmie, która też pokazuje nasze podejście. Myślisz, że czy miał wpływ na ten konflikt opisywany przez media to, że swego czasu utraciłeś opaskę kapitana? No i też nie chcę, jakby to moja córka powiedziała, spoilerować, tak? O kurczę, trochę mnie uczą. Nie chcę spoilerować, bo to trzeba zobaczyć w filmie, jak to jest przedstawione. Myślę, że to jest pokazane, co i w danym momencie, jaki miało wpływ. Nie wiem, czy widzisz, cały czas pokazują nam czas, więc na koniec szybkie strzały. Czy jesteś gotowy? Będziesz miał do wyboru. Będziesz miał do wyboru, tak. Pierwsze pytanie, czy Polska zakwalifikuje się na Euro, tak czy nie? Tak, tak. Messi czy Ronaldo? Oboje. Walki we free fightach, tak czy nie? Nie. Najpiękniejszy dzień w życiu to? Narodziny dzieci. Co byś powiedział 10-letniemu sobie, gdybyś miał taką możliwość? Dasz radę. Największy red flag u drugiego człowieka? Zakłamanie. Kanał sportowy czy kanał zero? Kanał sportowy. I ostatnie, jakiej cechy w sobie nie lubisz? Upartości. Bardzo dziękuję za rozmowę, życzę udanej premiery. Cały czas nas poganiają, żałuję, że nie ma więcej czasu. Dziękuję bardzo.